2018-2019 został Thank you.
Państwu mistrz pierwszej Ligi Mężczyzn. LKS Ślepskie Suwałki. Szanowni Państwo, za chwilę dalsza część naszej ceremonii. Za chwilę nie tylko złote medale, ale także czek, a później okazały puchar. Uprzejmie proszę prezydenta Suwałk Czesława Rynkiewicza o wręczenie czeku. To także jeden z elementów, jeśli chodzi o nagrody. Proszę Państwa, możemy radośnie też zaśpiewać, ponieważ przed nami Mazurek Dąbrowskiego. Mistrzowie już chcieli podziękować. Za chwilę, proszę Państwa, puchar, okazały puchar wręczy mistrzom Piotr Sieńko, wiceprezes PLS. Jeszcze brakuje tego pucharu i będzie komplet. Raz jeszcze dziękujemy Stali. Do zobaczenia na siatkarskich parkietach. Na pewno się jeszcze spotkamy. Nie raz, nie dwa. Wiem, że słowa przychodzą w takim momencie bardzo trudno. Kilka słów dla tej wspaniałej publiczności, która znów dziś poniosła drużynę. Słuchajcie, wyjątkowa chwila, wyjątkowy moment w 15-leciu tego klubu. 10 lat w Suwałkach i moje 25 lat z siatkówką dzisiaj się kończy. Dziękuję Wam za tą piękną oprawę i że tak pozwoliliście mi pięknie zakończyć moją przygodę ze sportem. Dziękuję. Panie prezesie,
Słuchajcie, wiem, zawsze jestem nudnym człowiekiem, bo zawsze mało mi i ciągle chcę więcej. Ale te hasło, które wymyśliliśmy przeszło 3 lata temu, razem możemy więcej, dzisiaj stało się faktem, a mam nadzieję, że wkrótce na parkietach tej ligi, Ligi Mistrzów Świata plus Ligi, razem udowodnimy, że Suwałki mogą więcej i będziemy grać w tej lidze razem z wami. Dziękuję! Serdecznie dziękujemy. To także Państwa dzieło. Wielkie brawa. Kibice Śląska! Jesteście mistrzami! A teraz czas zabawy. Czas wypełnienia tego sukcesu. Czekają nas wielkie widowiska. Z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy, nie będę ich tu wymieniał. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez te lata mi pomagali. Wszystkim klubom, trenerom, zawodnikom, sponsorom. Przede wszystkim zaufaniu, jakim mnie obdarzyli pan Józef i pan Michał Wiśniewcy, bo to oni mnie wepchnęli tutaj w ten klub i oni mnie namówili do powrotu do Suwałk. I jak to mówi piękna piosenka, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonany, mój czas już nastał. Ja mam już swoje lata, moje kości, ostatnie 3 miesiące, ja cały czas jestem na tabletkach przeciwbólowych. Więcej już nie mogę po prostu, więcej nie mogę, są młodsi, są lepsi, mamy fantastycznych zawodników i wierzę, że oni poprowadzą dalej ten zespół, a moja rola będzie w tym, żeby zapewnić im jak najlepsze, jak najbardziej komfortowe warunki. Cóż mogę powiedzieć, to dzisiaj mamo, tato, to jest wasz sukces, wasz dzień, bo to wy ciągle wierzyliście, powtarzaliście mi, że się uda, no i się udało. Na ten moment jesteśmy mistrzami pierwszej ligi, zawodnicy zrobili swoje, a teraz czas, żeby zarząd, prezes, nasi sponsorzy zrobili swoje, bo tak naprawdę teraz cały proces akcesu i cały proces weryfikacji naszego klubu, czy nadajemy się, to jeszcze daleka droga do tej Plus Ligi, także mam nadzieję, że teraz przez najbliższe 2-3 miesiące staniemy na wysokości zadania. Tu wspólnie, wszyscy razem, mówię o przedsiębiorcach suwalskich, mówię tu o samorządzie suwalskim, mówię tu o stoczni jachtowej Ślepsko, panu Józefie, panu Michale, no i oczywiście o mojej osobie, jeżeli dalej główni sponsorzy będą widzieli mnie jako sternika klubu, już jako zawodnika na pewno nie, ale jako sternika klubu, także no będziemy mieli co robić. Mam nadzieję, że przebrniemy i z sukcesem i tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, będziemy gościć tych najlepszych zawodników świata u nas w Suwałkach. Dziękujemy i czekamy na Plus Ligę. Dziękuję. Wszystkim wesołych świąt. Do zobaczenia. Niech te święta będą piękne. Dla nas na pewno będą. Dziękuję.